na Gnieźni stawiała środka sportu i rekreacji. Będą uczestniczyły na cyklu olimpiady Ewa Orłowa 2014. Jak już wcześniej wspominałem, nazwa imprezy nawiązuje do przygotowanego w tym roku 95-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A więc na początku członkowie Urzędu Klubu Sportowego, to jeszcze w Klubu Osatowiczego. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie zawodników za Nowin. Pozdrawiamy się wzajemnie. To jest taka grupa zajmowa, że ma ci nie ma zajmowa. Witamy. Oczywiście. W dzisiejszym 9 lipca 2014 roku znajdujemy się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim podczas wakacyjnej olimpiady lekkoatletycznej. Ta tradycja tej olimpiady sięga końca XX wieku, lat 80. Wcześniej, kiedy rozmawiałem z panem Antonim Smolarkiem, mówił, że to już od 82 roku z małą przerwą jest kontynuowana ta forma zabawy, rekreacji, ale przede wszystkim rywalizacji sportowej. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę w imieniu pana starosty Piotra Kagenkiewicza uczestniczyć w dniu dzisiejszym podczas tych zawodów lekkoatletycznych i w imieniu pana starosty chciałbym życzyć wszystkim dzieciaczkom, całej młodzieży tomaszowskiej, która wraz z rodzicami, wraz z opiekunami, wraz z babciami i dziadkami dzisiaj przyszła, aby po prostu bawić się, aby rywalizować, aby po prostu współrywalizować ze sobą i zdobywać jak najlepsze miejsca podczas tej dzisiejszej olimpiady. Jeszcze raz życzę wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji fair play, natomiast TKKF-owi, głównemu organizatorowi dzisiejszej olimpiady życzę sukcesów, powodzenia i aby tak dalej po prostu rozwijała się ta idea sportu tej formy. Wakacyjna olimpiada PKOLiada 2014 to impreza, która organizowana jest dla dzieci korzystających z wakacji, prawda, zarówno tych, które uczestniczą w półkoloniach, w placówkach oświatowych oraz w placówkach kultury, a także dzieci, które indywidualnie się dzisiaj zgłosiły na start. Z tego co wiem, na pewno jest ponad 200 uczestników w kategoriach wiekowych od przedszkolaków poprzez szkołę podstawową i gimnazjum.
Są trzy konkurencje, tu program jest tradycyjny, niezmienny od bardzo wielu lat, a więc bieg 60 metrów, skok w dal i rzut piłką rehabilitacyjną o mniejszej wadze dla najmłodszych uczestników, a dla najstarszych oczywiście ciężar piłki jest większy. Rywalizacja odbywa się w kategoriach wiekowych, w pięciu kategoriach wiekowych, osobno dla przedszkolaków, później w podstawówce są trzy kategorie wiekowe co dwa lata i w gimnazjum jedna kategoria wiekowa. Rywalizacja odbywa się także osobno wśród dziewcząt i chłopców. Dla najlepszych w każdej konkurencji, które przed chwilą wymieniłem, są medale. Każdy otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa, a ponadto wszyscy będą brać udział w losowaniu wielu nagród, w tym między innymi gadżetów od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ponadto nagrody, zresztą jak co roku, ufundowali między innymi nagrody, mam na uwadze zarówno medale, jak i nagrody rzeczowe, Starostwo Powiatowe, które jest naszym stałym partnerem, Urząd Miasta, Zarząd Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oczywiście wśród współorganizatorów naszej imprezy, których przed chwilą wymieniłem, jest także Związek Harcerstwa Polskiego, a więc mamy harcerzy, którzy dzisiaj, jak zresztą co roku, nam pomagają i spisują się bardzo dobrze, ale także oczywiście sędziowaniem konkurencji zajęli się moje koleżanki i koledzy z ogniska TKKF przy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pana Leona Karwata, członka zarządu powiatu tomaszowskiego, czyli członka władz samorządowych powiatu. Witam serdecznie prezesa zarządu oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, naszego stałego partnera, pana Piotra Zielińskiego. Witam serdecznie naszego wspaniałego tarczyńcę, jednocześnie wiceprezesa Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Tomaszowi Mordzieckim, także z powiatu, pana Adama Walczaka. Więc w imieniu te dyplomy, które dzisiaj dzieci otrzymają, ufundował właśnie aparat prezydencki, funduje nagrody i wyróżnienia pan Adam Walczak. Proszę Państwa, pan Marek Kędzelewski ukończył w swoim życiu 49 maratonów, a kto wie, maraton 42 km 190 metrów i prawdopodobnie w tym roku jeszcze raz wystartuje i będzie obchodził milion. I kolega, jednocześnie Marek Kędzelewski jest członkiem Towarzystwa Na dwie nóżki spróbuj wyglądać.
Ale dobrze.